Walka o Mistrzostwo Polski do ostatniej kolejki, do ostatniej minuty. Bój o utrzymanie w Ekstraklasie do ostatniego meczu, do końcowego gwizdka. Rywalizacja o koronę Króla Strzelców do ostatniej akcji, do ostatniego gola. A potem wielka radość albo wielki smutek. W Top 10 tym razem przypominamy Wam 10 niesamowitych historii z końcówek sezonów Ekstraklasy. Zaczynamy! Najbardziej niesamowite zakończenie w historii, najlepsza reklama Ekstraklasy. Niedziela, 4 czerwca, godzina 18. To wtedy ma rozstrzygnąć się walka o tytuł w sezonie 2016-2017. W Warszawie Legia podejmuje Lechię Gdańskę, w Białymstoku Jagiellonia gra z Lechem Poznań. Wszystkie te drużyny mają szansę na ostateczny triumf. W najlepszej sytuacji jest Legia, która wyprzedza pozostałą trójkę o 2 punkty. Pierwszy do ataku przystępuje kolejosz Maciej Makuszewski do Radosława Majewskiego i ponad 19 tysięcy kibiców w Białymstoku milknie. Przed przerwą kolejna piękna akcja przyjezdnych. Darko Jeftić, co za podanie, i Łukasz Trałka podwyższa na 2-0 dla Lecha. Razem z siedzącym na trybunach w Białymstoku Kamilem Grosickim sprawdzamy, co dzieje się w stolicy. Tam przez 45 minut 0-0, ale po przerwie czerwoną kartkę dostaje Sławomir Peszko i Lechia musi grać w dziesiątkę. Jednak nie zamierza się bronić. Lewą stroną mknie Marco Pańszą. Seria zwodów, ale Michał Pazdan nie pozwala na zbyt wiele. Strzał zbyt lekki i Arkadiusz Malarz łapie piłkę. To najlepsza sytuacja gdańszczan. Od tego momentu przeważa Legia. Gola strzelić nie potrafi, ale bezbramkowy remis daje jej mistrzostwo. Oczywiście pod warunkiem, że Lech urwie punkty Jadze. Ale Jaga w końcówce strzela kontaktowego gola. To Jacek Góralski, 13 minut przed końcem. Co tu się dzieje? Do ostatniego gwizdka coraz mniej czasu. 5 minut, 4, już tylko 3. Sylwian Sheridan do Karola Świderskiego, ten przytomnie do Arvidasa Novikovasa. Litwin do bramki. Euforia w Białymstoku. Jagiellonia odrabia dwubramkową stratę. Doprowadza do remisu 2-2. Wraca do wyścigu o Mistrzostwo Polski. W Warszawie ostatni gwizdek, Legia Lechia 0-0, ale legioniści muszą czekać na koniec meczu w Białymstoku. Kibice, piłkarze, prezes Legii Dariusz Mioduski nerwowo śledzą wydarzenia na Podlasiu. Jeśli Jaga jednak wygra z Lechem, będzie mistrzem. Trener Michał Probierz szaleje przy linii bocznej. Darko Jeftić dostaje czerwoną kartkę. Jagiellonia gra z przewagą jednego zawodnika. To już 6 minuta doliczonego czasu gry. Piotr Tomasik, strzał na wagę Mistrzostwa Polski. Niestety dla białostoczan minimalnie niecelny. Ostatni gwizdek i euforia w Warszawie. Legia zostaje mistrzem Polski. Ale feta także w Białymstoku. Jagiellonia jest wicemistrzem. Lech dopiero na trzecim miejscu. Lechia poza podium. 37 kolejek, 37 meczów, 111 punktów do zdobycia, a czasem zdarza się tak, że o być albo nie być w Ekstraklasie decyduje jedno spotkanie, do tego w ostatniej kolejce. Taka sytuacja ma miejsce w sezonie 2017-2018. Jazd Gliwice pod wodzą Waldemara Fornalika jest na skraju przepaści. Gliwiczanie przegrali 3 ostatnie spotkania, co prawda grają u siebie, ale muszą wygrać. Piłkarzom Brugbet Termalik Nieciecza, prowadzonym przez Jacka Zielińskiego, do utrzymania wystarcza remis. Do tego Termalika w 3 ostatnich starciach zdobyła aż 7 punktów. Oba spotkania w zasadniczej części sezonu były bardzo zacięte i rozstrzygały się w ostatnich minutach. I pewnie takich emocji spodziewają się zarówno kibice Piasta, jak i grupa fanów z Niecieczy. Na trybunach obecni także aktualny szkoleniowiec Termaliki Mariusz Lewandowski czy fan śląskiej piłki były premier Jerzy Buzek. Na boisku już w 23 minucie Sasza Żywiec dośrodkowuje z rzutu wolnego. Mateusz Kupczak wpada na linii bramkowej na Dariusza Trele, a zdezorientowanego bramkarza Termaliki pokonuje Mateusz Mak. Bramkę brata oklaskuje Michał Mak. 1-0 dla Piasta i w tym momencie to Gliwiczanie mają zapewniony byt w Ekstraklasie. To ponownie Mak przy piłce, oddaje ją Martinowi Kączkowskiemu, ten do Martina Bukaty, a Słowak pięknie się obraca, strzela, co za gol, cudowne uderzenie i Piast Gliwice w meczu o utrzymanie prowadzi z Termaliką już 2-0. Bukata po przyjęciu gratulacji od kolegów z drużyny biegnie do linii bocznej, aby zmienić buta. Ale nie, to nie żaden przesąd, bo wymienia tego z prawej nogi, a strzelał lewą. W ostatnim kwadransie kolejne bramki dla gospodarzy. Zdobywają jeszcze Sasza Żywiec, znów śliczne uderzenie zza pola karnego.
oraz wprowadzony za niego na ostatnie minuty Gerard Badia. Piast Gliwice rozbija Brugbet Termalika Nieciecza 4-0 i utrzymuje się w Ekstraklasie. Kibice z Nieciecza płaczą, Termalika po trzech sezonach w elicie spada do pierwszej ligi. Piłkarze Piasta też płaczą, ale ze szczęścia, a później w Gliwicach już tylko taniec radości. I wtedy chyba nikt nie był w stanie przewidzieć tego, co Waldemar Fornalik przygotuje nam na następny sezon. W rozgrywkach 2018-2019 Piast szybko zapomina o roli drużyny walczącej o utrzymanie. Zaczyna od trzech wygranych meczów. Przegrywa dopiero z Legią 1-3, tracąc dwa gole w ostatnich minutach. Do rywalizacji z Legią jeszcze wrócimy. Na razie warto zauważyć, że jak się później okaże, to jedyna porażka Gliwiczan na własnym stadionie. W ekipie Fornalika czarują Valencia, Badia czy Felix. Świetnie odnajduje się wypożyczony z Legii Tomasz Jodłowiec. Swoje gole dokłada Piotr Parzyszek. Piast wygrywa 15 meczów. Po 30 kolejkach drużyna z Gliwic traci 7 punktów do Legii Warszawa i Lechii Gdańsk. Już wtedy wszyscy mówią o wielkim sukcesie byłego selekcjonera reprezentacji Polski z trzeciej drużyny od końca. Waldemar Fornalik buduje zespół, który zajmuje trzecie miejsce na podium. Ale to jeszcze nie koniec. Do końca sezonu zostało przecież 7 meczów. 31. kolejka, wyjazd do Gdańska i Piotr Parzyszek daje Gliwiczanom prowadzenie. Jorge Felix pieczętuje wygraną. 2-0. Potem są zwycięstwa z Zagłębiem Lubin i Krakowią. Wreszcie 34. kolejka. Piast przyjeżdża na Łazienkowską do Warszawy. 13. minuta, do grania w pole karnej. Gerard Badia z pierwszej piłki potężnie do bramki. Piast wygrywa z Legią po raz pierwszy w historii na jej stadionie. Dzięki temu zwycięstwu zostaje wiceliderem i ma już tylko punkt straty do ekipy ze stolicy. Tydzień później Legia i Lechia tracą punkty, a Piast od 45. minuty i od gola Walencji prowadzi z Jagiellonią. W końcówce tego spotkania dzieją się rzeczy niesamowite. W 89. minucie wyrównuje Jesus Imaz. Ale chwilę potem Jodłowiec i Piast znów na prowadzeniu. Co za akcja, co za strzał, co za gol. Jaga ma jeszcze rzut karny, strzela Imaz, broni, Jakub Szmatuła, Piast wygrywa szalony mecz 2-1 i zostaje liderem Ekstraklasy na dwie kolejki przed końcem. I chociaż piłkarze Waldemara Fornalika potykają się bezbramkowo remisując w Szczecinie, to w tym samym czasie Legia przegrywa z Jagiellonią, a Lechia z Lechem. I to właśnie Kolejosz jest ostatnim rywalem Piasta na drodze do tytułu. Fatalny błąd Rafała Jańskiego i Matusa Podnockiego wykorzystuje Piotr Parzyszek. Napastnik Piasta strzela gola na wagę 3 punktów. Piast wygrywa i sensacyjnie zdobywa Mistrzostwo Polski. Piłkarze Fornalika zaliczają fantastyczne 7 finałowych kolejek, odrabiają 7-punktową stratę i kończą sezon z 4 punktami przewagi nad Legią. To pierwszy tytuł mistrzowski w historii Piasta Gliwice i niesamowite zakończenie sezonu. Ciekawie zapowiada się 7 finałowych kolejek także w sezonie 2014-2015 na prowadzeniu Legia z punktem przewagi nad Lechem. W 31. kolejce od razu starcie wagi ciężkiej Legia-Lech. Kolejosz, który przez sporą część sezonu był za plecami legionistów, w pierwszej połowie przy Łazienkowskiej wygląda na drużynę, która jest zadowolona z bezbramkowego remisu. Dopiero w przerwie trener Maciej Skorża mocno mobilizuje swoich zawodników, m.in. Karola Lientego, którego pyta, czy aby na pewno jest tym zawodnikiem, którego chcą zagraniczne kluby, bo na boisku jakoś tego nie widać. Po przerwie już widać. Najpierw jednak najsprytniejszy w zamieszaniu podbramkowym jest Darko Jeftić. Lech obejmuje prowadzenie w stolicy. 120 sekund później Karol Linetty odbiera piłkę Wrdoliakowi. Piękna indywidualna akcja, przebiega pół boiska, mija rywala, Linetty, cudowny strzał i 2-0 dla Kolejorza. Karol Linetty pieczętuje zwycięstwo, Linetty rozgrywa świetny sezon w Poznaniu. Iwica Wrdoliak strzela jeszcze kontaktowego gola, ale Legia przegrywa 1-2, a Lech zostaje liderem Ekstraklasy z 2 punktami przewagi nad drużyną ze stolicy. Tydzień później ekipa Macieja Skorży wydaje się, że trwoni przewagę w Poznaniu, przegrywając z podążającą po pierwsze w swej historii podium Jagiellonią Białystok. Ale z pomocą przychodzi Legia, która tylko remisuje we Wrocławiu ze Śląskiem. Kolejosz utrzymuje pozycję lidera, ale na więcej wpadek już sobie nie może pozwolić. 3-0 ze Śląskiem!
2-1 w Gdańsku z Lechią. I to trafienie Karola Linettego z Pogonią na zwycięstwo 1-0. W przedostatniej kolejce Kolejosz wygrywa w Zabrzu z Górnikiem aż 6-1. Legia traci punkty w Gdańsku i w ostatniej serii gier drużynie Skorży do zdobycia mistrzostwa wystarcza remis w starciu z Wisłą Kraków. Kończy się wynikiem 0-0 i Lech Poznań zostaje mistrzem Polski. Cofamy się do sezonu 2009-2010. Maciej Skorża tym razem w roli trenera Wisły Kraków, a Wisła pewnie podąża po trzecie z rzędu mistrzostwo. Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje po trzeciej kolejce i długo go nie oddaje. Po 9 kolejkach Biała Gwiazda ma aż 25 punktów, aż o 11 więcej od Lecha Poznań, z którym spotyka się w 10 serii gier. Jesteśmy we Wronkach, Semir Sztylisz do Roberta Lewandowskiego i gol! Jedna z 18 bramek Lewego w tamtym sezonie. W sezonie, w którym zostanie królem strzelców. Wtedy nikt jeszcze tego nie jest w stanie przewidzieć, ale Lech z Jackiem Zielińskim na ławce trenerskiej właśnie tym spotkaniem rozpoczyna niesamowitą serię. Do końca rozgrywek Kolejosz nie przegrywa już żadnego spotkania. Znakomity sezon rozgrywają Sławomir Peszko czy ściągnięty z Watę Borysów Siergiej Kriwiec. Do tego Dmitry Jejniak, Semir Sztylić czy Manuel Arboleda i Bartosz Bosacki w obronie. No i oczywiście Lewandowski strzelający gola za golem. Lech goni Wisłę, która wiosną łapie zadyszkę, co powoduje zmianę trenera. Skorże zastępuje Henryk Kasperczak. Wydaje się, że mimo wszystko Biała Gwiazda obroni tytuł. W przedostatnim starciu sezonu Lech męczy się z trzecim w tabeli ruchem w Chorzowie. To gospodarze obejmują prowadzenie po golu Michała Pulkowskiego. Po przerwie odpowiada niezawodny Robert Lewandowski, ale wydaje się, że wszystko na nic, bo w tym czasie w derbach Krakowa zgodnie z planem Wisła obejmuje prowadzenie z Krakowią i właściwie zapewnia sobie mistrzostwo. Lech walczy jednak do końca. Piękna akcja i minimalnie myli się Lewandowski. To już 92. minuta. Lewy do Kliwca. Ten obraca się z piłką. Siergiej Kriwiec i gol! Lech wygrywa z ruchem Chorzów 2-1, zdobywając bramkę dosłownie w ostatniej akcji. Kiedy po meczu piłkarze z Poznania idą podziękować swoim kibicom, jeszcze nie wiedzą, że w Krakowie Mariusz Job trafia do własnej bramki i Wisła tylko remisuje z Krakowią 1-1. A na kolejkę przed końcem fotel lidera obejmuje Lech. Kolejarz pieczętuje zdobycie mistrzostwa 4 dni później, pokonując Zagłębie Lubin 2-0. Robert Lewandowski strzela swojego ostatniego gola w Ekstraklasie. Jacek Zieliński jest podrzucany przez swoich piłkarzy, a w Poznaniu wielkie święto. W sezonie 2011-2012 na pierwszy tytuł mistrzowski od 6 lat ma ochotę Legia Warszawa. Na ławce trenerskiej znany nam już z tego klipu Maciej Skorża, w ataku Daniel Ljuboja. Legioniści świetnie spisują się w Lidze Europy, w Ekstraklasie grają w kratkę, ale w 19 kolejce rozbijają prowadzące wtedy w tabeli śląskie we Wrocławiu 4-0 i tydzień później wskakują na pozycję lidera. Od tego momentu może daleko do zachwytów, ale drużyna Skorży wygrywa 4 mecze i 4 remisuje, aż w 27 kolejce do stolicy przyjeżdża Lech. I po golu króla strzelców z tamtego sezonu Artioma Rudniewa wygrywa 1-0. Tym razem jednak to nie Kolejosz, a znakomicie spisujący się pod wodzą Oresta Leńczyka na ławce trenerskiej Sebastiana Mili na boisku Śląsk Wrocław ma okazać się największym rywalem Legii w walce o mistrzostwo. Piłkarze Leńczyka przegrywają aż 8 meczów w sezonie, czasem wysoko, ale za to najrzadziej w lidze remisują, a dzięki zwycięstwom od 10 kolejki nie opuszczają podium. W końcówce łapią rewelacyjną formę, resztę robi Legia, która sensacyjnie przegrywa w Gdańsku z Lechią 0-1. Co za niespodzianka, co za błąd zespołu ze stolicy. Śląsk Wrocław zostaje liderem Ekstraklasy. W ostatnim meczu sezonu potrzebuje zwycięstwa, żeby nie oglądać się na rywali. W Krakowie wrzutka w pole karne, najwyżej skacze Rok Elsner, piękny strzał głową i gol! Słoweniec zapewnia 3 punkty w starciu z Wisłą. Orest Leńczyk może świętować. To jego trzecie mistrzostwo Polski w karierze. Dla Śląska Wrocław to drugi tytuł w historii, do tego bardzo niespodziewany. Wrocławianie w tabeli wyprzedzają Ruch Chorzów, dopiero na trzeciej pozycji rozgrywki kończy Legia Warszawa, która z ostatnich 5 meczów wygrywa tylko 1. Tylko 6 punktów po rundzie jesiennej, aż 9 straty do bezpiecznego miejsca w tabeli. Nawet wracający z Ligi Francuskiej Ireneusz Jeleń nie pomaga. Podbeskidzi Bielsko-Biała wiosną sezonu 2012-2013 jest oczywistym kandydatem do spadku.
Misji niemożliwej utrzymania drużyny w Ekstraklasie podejmuje się Dariusz Kubicki, a potem Czesław Michniewicz. Górale po przerwie zimowej wygrywają z Jagiellonią i to 4-0. Od tego momentu, co prawda pod Beskidziu zdarzają się remisy i porażki, ale przede wszystkim zespół Michniewicza wygrywa. A gola za golem strzela Robert Demian. Słowacki napastnik zapewnia pod Beskidziu zwycięstwo w Zabrzu w 88 minucie. Wiosną aż 7 zwycięstw, w tym 3 wygrane w 3 ostatnich kolejkach. Z 6 punktów robi się 32, o punkt więcej niż Ruch Chorzów i zdegradowany Bełchatów. Podbeskidzie w fenomenalnym stylu broni się przed spadkiem. Do tego korona króla strzelców dla Demiana. Teraz sezon 2015-2016, ale ponownie Podbeskidzie. Patrzymy na dolną ósemkę, bo w niej po 30 kolejkach lądują piłkarze z Bielsko-Białej. Górale mają ogromnego pecha, mają tyle samo punktów co 8 Ruch Chorzów i 7 Lechia Gdańsk, ale zamiast o mistrzostwo muszą grać o utrzymanie. No ale spokojnie, finałową część sezonu zaczynają od starcia z Termaliką, z którą przecież tydzień wcześniej wygrali 2-0 i to kończąc mecz w 10. To już 60. minuta tego spotkania, rzut rożny, zamieszanie w polu karnym, Mateusz Kupczak zachowuje najwięcej zimnej krwi i zapewnia ekipie z Niecieczy zwycięstwo 1-0. Dodajmy, że Kupczak to wychowanek pod Beskidzia. Okej, jeszcze nic się nie stało. Adam Mójta do własnej bramki, ajajaj, pod Beskidzie przegrywa z ostatnim w tabeli Górnikiem Zabrze. Riota Morioka, pod Beskidzie gorsze od Śląska Wrocław. Doliczony czas gry, Taras Romanciuk zapewnia Jagiellonii 3 punkty. Podbeskidzie ulega 2-3, mimo że jeszcze do 80 minuty prowadziło. Końcówka meczu z Koroną. Górale znów przegrywają, ale Paweł Baranowski ratuje remis. Wynik 1-1 oznacza, że zdobywają swój pierwszy punkt po 4 kolejnych porażkach. Uff, jeszcze nie wszystko stracone. O być albo nie być ma decydować wyjazdowy mecz z Górnikiem Łęczna. Ale Przemysław Pitry daje prowadzenie gospodarzom, to zaledwie 16. minuta gry. Grzegorz Piesio podwyższa na 2-0. Grzegorz Bonin i Bartosz Śpiączka rozwiewają marzenia, dokładają po bramce w drugiej połowie. Kanonadę Górnika przerywa na chwilę Adam Deja, ale wszystko pieczętuje Bonin. Podbeskidzie przegrywa aż 1-5 i na kolejkę przed końcem jest już pewne spadku. Na otarcie łez kibice górali dostają jeszcze pożegnalne, szalone starcie z Wisłą Kraków, też przegrane, ale za to okraszone aż 7 golami. Porażka 3-4 oznacza, że Podbeskidzie, które było o krok od czołowej ósemki, w ostatnich 7 kolejkach zdobywa zaledwie punkt i żegna się z Ekstraklasą. Zakończenia sezonów to nie tylko niesamowita walka o mistrzostwo, miejsce w pucharach czy utrzymanie. Nierzadko to też pasjonujące pojedynki snajperów. Tak było w sezonie 2017-2018. Do Ekstraklasy w wielkim stylu wraz z Górnikiem Zabrze wchodzi król strzelców pierwszej ligi, Igor Angulo. Wychowanek Atletiku Bilbao na dzień dobry strzela 2 gole Legii. Ale najpiękniejszą bramkę kolejki zdobywa inny Hiszpan z Alicante. Carlitos, co za cudowne uderzenie z rzutu wolnego! Tak rozpoczyna się niesamowita rywalizacja Angulo i Carlitosa o koronę króla strzelców. Igor Angulo na 3-0 dla Górnika, Zabrzanie rozbijają Wisłę Płocka, Bask notuje pierwszy hat-trick w Ekstraklasie. Po tym meczu, czyli po 7 kolejkach, Angulo ma na koncie aż 9 goli, w tym 2 strzelone Wiśle. Carlitos początkowo tyle bramek nie zdobywa, ale za to jest królem końcówek. 6 minuta doliczonego czasu gry, Carlitos daje Wiśle Kraków zwycięstwo z Wisłą Płock. Carlitos, 2 gole w ostatnich 10 minutach i Wisła lepsza od Krakowi w derbach miasta. Carlitos zapewnia Wiśle triumf nad Piastem Gliwice, zdobywając 2 bramki w samej końcówce. Gdy stają naprzeciw siebie w 18 kolejce, obaj strzelają po golu. Górnik wygrywa w Krakowie 3-2, wtedy Angulo ma 18 bramek na koncie, Carlitos tylko 13. Ale Bask nie trafia do siatki w 10 kolejnych spotkaniach, co wykorzystuje napastnik Białej Gwiazdy. On też potrafi niemal w pojedynkę pokonać Legię Warszawa. Do trafienia z karnego Carlitos dokłada piękną asystę i Wisła wygrywa w stolicy. Hat-trick Carlitosa ze Śląskiem Wrocław! Dzięki 3 bramce w tym spotkaniu napastnik Wisły zostaje samodzielnym liderem klasyfikacji snajperów. Prowadzenia nie oddaje już do końca. 24 gole zapewniają mu koronę króla strzelców. Angulo gromadzi ostatecznie o 2 trafienia mniej. Na swoją koronę musi zaczekać jeszcze rok.
A tuż za Hiszpanami plasują się inni znakomici napastnicy, notujący fantastyczny finisz z 6 trafieniami w 7 finałowych kolejkach Krzysztof Piątek oraz Krystian Gytkier i Marcin Robak. Marcin Robak, który bronił wtedy tytułu wywalczonego ex aequo z Marco Pinchon. Marcin Robak, który bez względu w jakim klubie by nie grał, to zawsze strzela w Ekstraklasie dużo goli. Pogoń, Lech, Śląsk, ale sezon 2013-2014 rozpoczyna w Gliwicach i La Piasta zalicza pierwsze trafienie w Ekstraklasie po powrocie z Ligi Tureckiej. Szybko przenosi się jednak do Pogoni Szczecin i w 8 kolejce zapewnia portowcom wyjazdowe zwycięstwo nad Lechem Poznań. W tym momencie sezonu gola za golem strzela jednak nowy nabytek Śląska Wrocław, Portugalczyk Marco Pinchon. Ale to nie koniec listy zainteresowanych koroną króla strzelców, bo to dopiero w 9 kolejce do ataku rusza napastnik Lecha Łukasz Teodorczyk. 2 gole w Gliwicach i Lech wygrywa z Piastem! Teodorczyk zapewnia 3 punkty kolejorzowi w starciu z Widzewem. 6-1, tym razem z Jagiellonią. Łukasz Teodorczyk z hat-trickiem. Tak, Lech ma Teodorczyka, ale nie ma sposobu na Robaka. Po strzale napastnika Pogoni jest 1-0 dla portowców. Kolejna akcja i drugi gol. Robak po raz trzeci, każde dotknięcie zabija bramkę. Ale to jeszcze nie koniec. Marcin Robak strzela 4. gola Lechowi Poznań. Robak dobija kolejorza. Niesamowity występ. Marcin Robak zdobywa 5 bramek, a Pogoń rozbija Lecha 5-1. Robak w kolejnych 8 kolejkach dokłada aż 7 goli na 5 spotkań przed końcem sezonu. Ma już 22 trafienia. Jak się okaże, więcej nie będzie. A rywale gonią. Łukasz Teodorczyk ma niezły finisz, ale tuż przed metą w rundzie finałowej łapie zadyszkę. Kończy sezon z 20 golami. Więcej sił na ostatnie mecze zachowuje Marco Pinchon. Portugalczyk zapewnia zwycięstwo Śląskowi Wrocław nad Zagłębiem w samej końcówce. Rzut karny na 3 minuty przed końcem wykorzystany. Marco znów daje wrocławianom 3 punkty. Hat-trick Marco Pinchon w Kielcach. Śląsk zwycięża aż 5-1. Portugalczyk w 7 kolejkach rundy finałowej notuje aż 6 goli. Rzutem na taśmę wyprzedza w klasyfikacji strzelców Łukasza Teodorczyka, ale Marcina Robaka już nie da rady. To Robak zostaje królem strzelców w sezonie 2013-2014. A jakie końcówki sezonów w Ekstraklasie Wam najbardziej zapadły w pamięć? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji oficjalnego kanału PKO BP Ekstraklasy na YouTubie.